pułapka nakryta, co najważniejsze, nie zabija go. Bardzo prosto zrobiona, drzwiczki z dwóch stron, które po wejściu opadają, z drugiej strony to samo. I tutaj taka dźwignia, gdy kret przechodzi przez tunel, ona się kieruje w tą stronę. Wtedy na 100% prawdopodobnie jest w środku. Pułapka jest po użyciu, jak widać. Pierwsze założenie, kret złapany. Za chwilę to zobaczycie. Na noc została założona pułapka na krety i chorągiew wskazuje, że kret został złapany. Czyli trzeba to sprawdzić. Okej. No jeśli wchodzi, tam zapadają się, zapadnie. Oczywiście nie zabijają go. Trzeba go gdzieś wynieść. Kret na pewno się złapał, bo się rusza. Jest żywy. Teraz trzeba go po prostu wynieść w inne miejsce. Najlepiej do nielubianego sąsiada. No dobrze, jesteśmy daleko od domu, także możemy go spokojnie wypuścić. Chyba nie wróci.